tańczył i hulał. A pieniądze nigdy nie były dla niego problemem. Nie miał nigdy w życiu najmniejszych problemów z ich posiadaniem. I co najważniejsze, z ich wydawaniem. Popularnym stwierdzeniem jest to, że pieniądze psują człowieka, zmieniają go w podłego potwora bez podejścia do innych osób, wywyższającego się i zwyczajnego gnojka. Czy go to spotkało? Według niego nie. Tłumaczył to tym, że po prostu korzysta z tego, co ma. Wydaje jedynie swoje własne pieniądze, a że biedny plebs, któremu na szczęście według niego zakazano wstępu do górnego miasta, rozpacza z zazdrości, to już nie jest jego problem? Jest po prostu sobą, zwyczajnym chłopakiem z Korinis. Nie musi pracować. Czemu? Jak to mówi, plebs bez przerwy gada o tym, jaki to z niego leń i że jest obrzydliwie bogaty, ba plotkują tak o nim nawet karczmarze, którym zapewnia byt. No cóż, jest bogaty, ma bogatych przyjaciół i ogromne perspektywy na dalsze, szczęśliwe życie. Po prostu tańczy i hula. Póki trzewiczki się nie zetrą. Wielu by tak chciało, więc mu zazdroszczą, czując zawiść do tego, kim jest. On jednak każdego dnia przychodzi do tych ludzi pracy i pije z nimi niczym zrodzonymi braćmi. Bez oporów i z przyjemnością. I co mu z tego? Zawiść, zwyczajna ludzka zazdrość uderza w niego niczym młot. Pod postacią Regisa. Nie jest w stanie znieść tego, kim jest i mści się za zły los i własną biedę. Zaatakował go, pobił. Po co? Po jego rodowy pierścień, dla niego i wyłącznie dla niego. Pozbawił go pamiątki. Być może nawet po rodzinie, którą stracił. Mógłby mu nawet za to zniszczyć życie. Stać go na to, ale jest ponad tym. Chce jedynie, by poniósł konsekwencje i donosi na niego do straży. Jaki to przynosi skutek? Nienawidzi go jeszcze bardziej, choć miał na tyle litości, by nie ubiegać się o odzyskanie pierścienia. Karczmarz jest biedny i jest mu on bardziej potrzebny, nawet jeśli to złodziej. Bogacz robi się nieco cyniczny, ma już dosyć bycia tym dobrym, ale i tak codziennie wędruje na kazanie u kapłana Adanosa. Modli się za swoje grzechy i błaga o przebaczenie. To Valentino. Lekkoduch i bawidamek, a karczmarz może nawet dać mu w mordę, jeżeli mu przeszkodzi. Valentino to nie zrobi różnicy. Daje mu nawet złote rady, dzięki którym uważa, że jest na szczycie. Tańczy i hula każdego dnia. Do czasu, gdy został napadnięty nocą na ulicy i pozbawiony mieszka oraz godności. Nawet tego nie zapamiętał, bo myśli, że chyba dużo wypił. Ha, hy, ha, ha. Dzięki Ignazie. Valentino zaczyna się staczać. Karczmarz, który bez przerwy mu się podlizywał, nagle traci wszystkie ciepłe uczucia wobec niego. Atakuje i uderza, wywala na bruk. To pozostawia na nim skazę. Nieco zniechęca do ludzi, zwłaszcza gdy Valentino widzi, jak jego rodowy pierścień jest wręczany Koragonowi z uśmiechem, bo karczmarz dał mu w mordę. To miasto jest rynsztokiem, wypacza ludzi, zawiść i chciwość napędza serca do tego stopnia, że gdy pewnego dnia bawidamek wraca do domu, zastaje go niemiła niespodzianka. Pootwierane zamki skrzyni, brak czegokolwiek, nawet w jego tajnej skrytce. Jest nikim, nie ma nic, ledwie grosze. Jest skończone. Co może w takiej sytuacji zrobić? Idzie do karczmy zamówić alkohol za ostatnie sztuki złota. Dzisiaj tańczy i hula. Jutro będzie po prostu nikim. Nikogo nie boli już jego bogactwo. Nie stać go nawet na sznur, by ze sobą skończyć. Nie ma nic. Jest niczym. Nie był taki, jakim siebie widział. Spotkał mnie na swojej drodze. Ma teraz szansę na odkupienie. Czy ją wykorzysta? Jeśli tak, to wszystko będzie w porządku? Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę. Wspierasz rozwój mojego kanału.